kontenera, no to co się stanie, jak będzie więcej tego towaru niż do kontenera 20-stopowego. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestię ceny, bo to jest niesamowicie ważna rzecz, możecie również wymagać, macie pełne prawo do tego, aby spedytor dokonał Wam całościowego podliczenia, ile to przy tych założeniach, przy tym czasie wyjścia będzie kosztować. Mówię to jasno, jeżeli są rzeczy niezrozumiałe dla Państwa, jeżeli chodzi o ofertę, jeżeli chodzi o kalkulacje, jeżeli chodzi o ceny all-in, macie Państwo pełne prawo wymagać... Andrzeju, tak, zaraz będę odpowiadać. Macie Państwo pełne prawo... toleruję każdego, który przyniesie jakieś fanty, dobrze. Macie Państwo pełne prawo wymagać po prostu podliczenia całościowego kosztu. Koniec i kropka. Tak? Oczywiście mogą dojść przestoje, oczywiście towar może postać tydzień lub dwa tygodnie w porcie z jakiegoś powodu, może sanepid coś wydłużyć, mogą być koszty chłodzenia, jeżeli mamy do czynienia, nie wiem, z krewetkami z Wietnamu, tak jak najbardziej, natomiast to też spedytor może Wam jasno wytłumaczyć, czyli panie spedytorze szanowny, proszę mi powiedzieć, ile to będzie kosztować. I nie akceptujcie czegoś takiego, że ja nie wiem, albo to zależy od zależy. Macie daną partię towaru, ona musi zostać przewieziona, mi interesuje łączny koszt, proszę mi go podać. I macie prawo tego wymagać, jeżeli oferta jest zbyt złożona, jeżeli boicie się, że dopłacicie 1000 więcej, albo 3000 więcej, albo $700 więcej, macie prawo tego wymagać. Również, żeby dla Was była jasność, ile kasy za to zapłacicie. Nie? Dobierając spedytora.